Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Dzień dobry ze słonecznego Sandomierza. Sebastian Szczerek, Portal za ciosem. No i kogo gościmy? Prawdziwy lew powrócił, Darolew na polskiej ziemi. Siemano. Witam serdecznie wszystkich. Dareczku, co robisz w Polsce teraz? Trenujesz czy się relaksujesz? No relaksem bym to nie nazwał, bo obowiązki wzywają. Wiadomo, buduję swoją chorość. Jak to ludzie mówią, że chorość, no to wiadomo, swój dom buduje, no i trzeba troszeczkę przypilnować tego, bo wiadomo, różnie to bywa, ale już jest wszystko ok, jesteśmy na etapie budowania, znaczy już przykrywania domu, także powoli pracę do przodu, ale co zrobić, no na razie wszystko idzie ok, oby tak dalej. Daro, nie macie na karcie Fejmu na Stadionie Narodowym, z czego ja naprawdę bardzo ubolewam, ponieważ ty nadajesz mocny koloryt freakfightom na tych konferencjach, ale i w klatce, jeśli chodzi o ten twój boks, to naprawdę jest mega postęp, deal został załatwiony bardzo szybko. Dlaczego nie zobaczymy cię na Fejmie na Narodowym? Czyżby szykowała się jakaś inna, większa gala z twoim udziałem? No to by trzeba było już zapytać się włodarzy, dlaczego mnie nie ma. Na pewno, tak jak już na wcześniejszych wywiadach mówiłem, że na pewno chciałem zawalczyć na Narodowym. No trudno, no nie mam je tam, no ja no nie mogę nic zrobić, poza tym, że dostosowuję się do tego, co włodarze po prostu oferują, tak? No na razie nie było takiej oferty, więc na razie nie mamy oczu. Rozumiem. Daro, jak tam twoje te konflikty, bo wiemy, że Guzikowi nie odpuszczasz, tutaj jeszcze chyba Kamil Łaszczyk jest teraz w twoim zasięgu, Arkadiusz Tańtura, Paweł Jóźwiak, Marcin Najmar, Książulo, no i jeszcze długo by wymieniać, to powiem ci, tak, że... Tak, lista się, na moja czarna lista się wydłuża, natomiast no Guzika trzeba sprać, wiadomo, za to wszystkie słowa, które powiedział w moją stronę, szczególnie na programach i to, co się stało na breakfastie. No tam już doszło do ręku czynów, ale powiedzmy, że i tak musimy sobie to wyjaśnić w klatce. To jest dla mnie najważniejszy temat. Oczywiście Guzikowi nie popuszczę. Jeśli chodzi o innych zawodników, no troszeczkę w ostatnim czasie nazbierało się tego. Najman, wiadomo, Marcin Najman jest po porażkach. Ja wiadomo, ja kiedyś miałem z Marcinem walkę, no nie udało się wygrać, bo no, tam naprawdę nie miałem dużo tych przygotowań, no ledwie 2 tygodnie. Była to też taka walka na szybko, jakby to powiedzieć, short notice. Nie udało się przygotować dobrze do Marcina, wiadomo, no Marcin jaki jest, taki jest, ale swoje waży, więc na pewno no, nie zlekceważyłem go oczywiście, bo byłem tam na tym na tych krótkich przygotowaniach Mirka, no ale jak widać to nie wystarczyło. Chciałbym się mu też zrewanżować oczywiście. Marcin musi też dostać szmary, jak się to mówi po śląsku, no żeby ten rekord się wyrównał 1-1, nie? To z Marcinem, to w Klaudzie waleczka, no bo teraz mamy też ten Tarnów w Klaudzie, Najman, Marcin ma też tam kontrakt ważny. No ale jak Najman i Marcin do tego się odnosi, bo nie wiem, rozmawiałeś z nim, pisaliście? Nie, no ja z nim nie piszę od tego czasu, co oczywiście, co walka była. No wcześniej przed tą pierwszą walką to mieliśmy tam jakiś kontakt. No później po tych uderzeniach w tej głowy, no to no Marcin mnie tam zjechał, że on zadał te uderzenia niby już po, jak sędzia skończył tą walkę. No to jest nieprawda, no jeżeli ktoś sobie prześledzi ten pojedynek tak na spokojnie, no to tam widać chyba z 8 ciosów tych głowy, no i no ale no co, no to przecież nie będę cały czas o to płakał, no po prostu mi się wydaje, najlepiej by było jeszcze raz zweryfikować to już takie normalne, żeby miał przygotowania, wiadomo, pojechał sobie na miesiąc, na półtora do klubu, przetrenował i wtedy go biorę i mówię, że wtedy na pewno Marcin przegrałby ze mną. Uważam, że Marcin jest teraz w dużym regresie. No ja natomiast udało mi się z tych, że tak powiem, ciężkich chwil, bo miałem tam dużo tych porażek. Ale to też trzeba patrzeć, z kim miałem te porażki, tak? No Adam Niedźwiedź, wiadomo. Kołecki Szymon. Zawodnik KSW. Nie wiem, co się tam teraz dzieje z tym Niedźwiedziem.
Natomiast tak, z Kołeckim wiadomo, no ale z Kołeckim to się nie oszukujmy, no to jest gość, który no, jest tym mistrzem olimpijskim, nie dostał ten medal za darmo, więc tam raczej nie upatrywałem się jakiegoś dużego sukcesu. Natomiast z Marcinem tak, bo ja bardzo chętnie i tak, ja uważam, że na przykład teraz na ten moment, no to uważam, że spokojnie będzie wygrał. To też byłaby walka w formule MMA, czy inne po prostu? Ja tylko MMA, bo tak, no ostatnio dużo pracuję nad boksem, wiadomo, ale ja się czuję lepiej w MMA, wiesz, ostatnio te pojedynki były w K1 i tak powiem szczerze, no nie czułem się dobrze w tym K1, no ja nie jestem zawodnikiem K1, jestem zawodnikiem stricte MMA, trenowałem dużo te zapasy, wiesz, ten partner wcześniej się trenowało w dobrych klubach. Widziałem, że tam ostatnio robiłeś się wywiad gdzieś tam chłopaków z Bastionu Tychy. Może nie wszyscy wiedzą, ale ja tam kiedyś dużo parter trenowałem, chyba z, nie wiem, z dobre, z 3-4 lata nawet. Marcina Helda pamiętam jeszcze, na nim się też wzorowałem, jak on wyjeżdżał na przykład do London Shoot Fighters. Bo wtedy on miał 18 lat, wiesz, ta kariera mu tak wtedy fajnie skoczyła. Myśmy to obserwowali, ja też byłem taki pod wrażeniem, kurde, też chciałem tak jak Marcin wtedy. Też później udało mi się wyjechać do Londynu, też trenowałem w tym klubie, dlatego no, czuję się dobrze w MMA i chciałbym po prostu walczyć w MMA. Najma też ostatnio mówi, że on tylko widzi się w MMA, Adamka wyzywa tych innych, rozumiesz, tam. Kurwa, zróbmy rewanż z Najmanem, niech pokaże te MMA, jak jest taki kozak, że wychodzi i lejmy się po prostu, wygra lepszy i tyle, nie? Zdetronizowałbyś cesarza, to byś wtedy musiał koronę cesarską odebrać. Kij z tą koroną, wiadomo, nie robimy to dla jakichś tam rzeczy, nie robimy to dla pasów, dla koron. Idziemy się po prostu sprawdzić, a no taki rewanż, wiesz, jak ja bym wygrał teraz Marcinę, to naprawdę bym się poczuł spełniony, nie? No to była wtedy też taka wstępna sytuacja do waszej trylogii nawet. No tak, no ale też Marcin jest w innej organizacji, ja jestem w Fejmie, wiadomo, że by się musiało jakoś tam włodarze dogadać. Ja mogę iść do Cloudu, tak jak ostatnio byłem w Prime na wypożyczeniu, zbiłem Bagietę, no bo Bagieta wtedy na to zasługiwał, po prostu za to zachowanie, które tam było przy tej naszej walce, ale to już nie chcę o tym wspominać, bo to już było, natomiast wiadomo, niech Bagieta idzie swoją drogą, ja swoją drogę, życzę mu tam wszystkiego najlepszego, gdzie się chłop wykuruje, bo wiem, że po tym nokaucie długo tam dochodzi do siebie, ale tak jak mówię, jak się federacje dogadają, ja jestem na to. No to do walki z Bagietą to mogę teraz troszeczkę tutaj wtrącić swoje 3 grosze. Adam Brysz w podobny sposób znokautował teraz Hugo Diu na KSW w Łodzi. Można powiedzieć, że chyba wzorował się na tobie z tym obrotowym łokciem. Wiesz co, no bardzo mi miło, no mam nadzieję, aczkolwiek wiadomo, żartujemy, nie? Ale powiem tak, że Adama już tam kiedyś razem biliśmy się chyba na gali w Jastrzębiu. Właśnie, on się bił na tej samej gali, ja się biłem z Niedźwiedziem, a on tam chyba się bił z jakimś innym kolesiem i też wtedy wygrał, tego pamiętam właśnie z tego wydarzenia. Natomiast widziałem tą jego walkę, no bo też śledzę od czasu do czasu te pro walki, więc tam gdzieś tam KSW albo nawet jakieś tam mniejsze federacje. Widziałem tą jego walkę, no trzeba przyznać, że naprawdę lito byli jak mój czerwony wąż, troszeczkę inaczej, bo tam poszedł łokieć, ja uderzyłem z nadgarstka, po obrotowym oczywiście tym bekwiście, ale nie, no piękny oczywiście knockout, serdecznie gratuluję oczywiście, a co najważniejsze, no wygrał chłopak ze Śląska, nie, także... Brawo. Też się bardzo cieszyłem, typowo, że to była historia jak z filmu. Facet dowiedział się o walce na 4 godziny przed całą galą, przyjechał i zaskoczył wszystkich. To już w ogóle nawet nie wiedziałem o tym, także no jest szacuneczek. Daro, wróćmy do ciebie, do twoich konfliktów. Jeśli chodzi o Guzika, to jaka tam jest dokładnie ta geneza waszych niepoprawnych stosunków? Wiesz co, znaczy z tego co on mówił, to ja go gdzieś, że niby ja go gdzieś tam wyzywałem na TikToku, tak? Ale ja nigdy niego nie rzucałem takimi cowordami, wiesz, że mówiłem na niego, ty sraki. Później po jakimś czasie w studiu, wiesz, Fame, jak on się tam był, nie pamiętam z kim, chyba z tym ochroniarzem, słyszę jakieś na mnie, wiesz, na K, jedzie po mnie, jak po jakimś kurwa maulacie, jakimś taki, wiesz, no. Teraz chłop, który tam gdzieś, no, za przeproszeniem, na streamach z tym Rafomixem, z tym Magicalem chyba. Magical, dobrze mówię? Jest też taki, ja to nie śledzę. Oni gdzieś tam, wiesz, razem na tych streamach, gdzieś tam, wiesz, tu sobie popijali jakieś wódeczki, tak? Gość, nie rozumiesz, kurwa, wyzywa od najgorszych.
Słuchaj, no pozwolę sobie na ten, no chyba mam też swoje lata i wiesz, jakich gościu mnie tu ci tam 200 tysięcy, 300 tysiąca ludzi wyzywa od takich, że jestem pośledzony, to no kurwa, no to wiesz, to siłą rzeczy, no chyba każdy by się wkurzył, nie? Więc mieliśmy tam jakąś walkę, ja chyba byłem z Disem, chyba się biłem, on tam właśnie z tym, spotkaliśmy się właśnie na tej restauracji i okazało się, że wiesz, gość idzie koło mnie jakby nigdy nic, wiesz, tu mnie wyzywa na jakimś programie, a tu przychodził koło mnie, jakby się, wiesz, nic nie stało, jak powiecie, to ja by od razu, wiesz, do niego w podbitkę, wiesz, od razu chciałem mu tam załadować lufę, ale wiesz, no tam ochrona też, no, to, wiesz, od razu mnie złapali, nie? I mówię, jak jesteś taki kozak, mówię, to nie ma gdzie, nie ma znaczenia, czy tu, czy tam. I to dalimy się, nie? Wiesz, od niego ostro weszłem, tam bo nawet filmik jest jakiś tam nagrany. I wiesz, on, wiesz, żar czasem nawalił, kurwa, na tym stoliku, wiesz. Z mordy mu leciało, słuchaj, kurwa, gość jakiś odklejony, wiesz, wyzywa mnie. Ja nie wiem, o co chodzi, dlatego ja mu nie popuszczę tego. Ja mu tego nie popuszczę, bo gość wyzywa... Tylko dlatego, że ja coś powiedziałem gdzieś tam na TikToku, że będzie smashed and crushed. Ale porównanie smashed and crushed od K i C Wordów to jest różnica. Oczywiście, że tak. No. Dlatego no, trzeba go wyjaśnić, no nie ma innej wizji, nie ma innej wizji. Teraz też chyba Arkadiusz Tańtula, który będzie brał udział właśnie w turnieju na Fejmie, troszeczkę... A widziałeś te zaczepki na X-ie, no. No słuchaj, no co ci powiem, no nie wiem, o co temu gościowi chodzi. Gość chyba już przegrywa, już trzecią walkę przegrał, no i chyba teraz już walczy z Alanem w turnieju, no to chyba też już liczy się z tym, że przegra. Więc może sobie myśli w ten sposób, a wezmę sobie go może na przetarcie albo coś takiego. Bo, no jak tam wielu tych zawodników sobie tak myśli. Nie wiem, o co mu chodzi. Ja bardzo chętnie mogę go sprawdzić. Dla mnie to nie jest jakiś tam fighter z górnej półki. Co prawda je ma lepsze warunki fizyczne, ale uważam, że boks spokojnie, boksie nie da mi rady, natomiast wiadomo, no, jeśli chodzi o MMA, trzeba by się było dobrze przygotować, no bo jest częściej większy, więc musiałbym bardzo dobrze się do niego przygotować, ale też nie widzę żadnego problemu. Leję go na cymbał, ile wlezie. To kolejny twój przeciwnik, z którym... Ja nie uważam, ja tam co, ja nie wybieram przeciwników, jeżeli mi federacja po prostu mi go przedstawi, to biorę tak jak leci. No to omówiliśmy dwóch, którzy mogą być przyszłymi rywalami, omówiliśmy jednego, z którym może stoczyć rewanż, ale też ten rewanż z Śliwkiem gdzieś cały czas chodzi po drodze, ponieważ tam często o tym pasie koników wspominasz w swoich testach. Wiesz co, bo to było tak, miało dojść do tego rewanżu, natomiast Filipek obsrał się, no dwa razy się obsrał, odmówił tej walki. Tam się tłumaczył, że ja za dużo ważę, bo ta walka miała być w MMA, nie? No to wiadomo, jego tłumaczenie było, że on za mało waży i tak dalej, więc po jakimś tam czasie, no teraz niedawno, zgodził się na rewanż. Gdzieś tam był w jakimś podcaście, gdzieś tam mówił, że zgadza się na rewanż, ale w mieszanych rundach. Czyli wiadomo, boks, karierówka. Tak, coś takiego, więc nie ma problemu. Oczywiście, dobra, jeżeli jesteś słabszy, wygrałeś ze mną, więc ja tutaj za bardzo nie mam co do powiedzenia. Ważne, że się zgodził. Więc też Filipek w takich mieszanych rundach, najlepiej by była pierwsza MMA, no to wtedy to było lepiej dla mnie. Ale uważam, że tak, że ja spokojnie też mógłbym z nim zawalczyć i to też byłby fajny rewanż, bo ludzie też ludzie na to czekają, nie mogą się doczekać, ale mam nadzieję, że w końcu się pospełni. Wiesz co, ja rozmawiałem ostatnio właśnie z Michałem Pasternakiem i to jest troszeczkę też śmieszne, że każdy tak to wyzywa do walki, jaki to nie jest fighter, a później wybiera, nie, ja taka formuła, ty tyle musisz powiedzieć. Skoro ktoś się uprawia jakoś dobrego, to nie patrzy. Waga taka, formuła taka, wychodzi mi się, bijemy i tyle, są fiki przecież. Tak, no wiesz, no ja też wychodzę z tego założenia, jeżeli dostajesz propozycję walki i to nie oszukujmy się, od takiej federacji jak Fame MMA, to jest jakby nie było najlepsza organizacja w Europie, jeśli chodzi o friki. Nawet widać, że po tym, ile sportowców się rgnie do tej federacji. Adamek, Łaszczyk, Diablo. Jeszcze by można było dużo zawodników wymieniać. Nie każdy ma taką sposobność, nie każdy ma taką możliwość. Więc słuchaj, ja będę kurwa wybierał sobie formuły, dostaję propozycję, biorę walkę i ja jestem zawodnikiem. I krótko, wiesz, ktoś tam może mówić, że a czemu ty bierzesz, kurwa, taka waga, ludzie, to są friki. To nie jest, jeżeli chcesz walczyć w tej samej wadze i chcesz po prostu idź sobie na Almę, idź sobie gdzieś do KSW, czy tam jeszcze, jeżeli cię wezmą pod tym warunkiem. Jak ci nie pasuje, idź sobie tam walczyć. We frikach jest tak, albo bierzesz, kurwa, albo nie bierzesz. Ci, co wybierają, kombinują, moim zdaniem, to po prostu nie wiem, czego szukają.
są nastawieni na dobry wynik. A ja uważam, że idziemy się tam po to, żeby po pierwsze dać dobre show, po drugie dać fajną walkę, żeby ludzie mieli co oglądać. Tak? A wiadomo, no różne sobie walka by bywa, no ale to już jest walka, to już różnie może polecieć. Nie? No ja mówię wiele, ale też teraz tak się odbywało, żeby było po prostu nudne, bo ci freakowie za bardzo po prostu szachowali przy tej klatce, tam unikali tej walki i tak dalej, a freaki się zachowały się tym, że tam no bo, wchodzili... No, tak, no bo jest presja tego wyniku, tak, ale kurwa, ludzie, w freakach nie chodzi o walki, nie chodzi, głównie najważniejsze jest to show. Żeby zainteresować tych ludzi, żeby ci ludzie później mieli okazję to albo wykupić, albo... To musi być różnica między sportowymi federacjami, no, a takimi. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No dlatego sportowcy się do tego, że tak powiem, cisną, no bo jest dobra kasa, gdzie są wyświetlenia i wiadomo, za tym idzie też rozpoznawalność. Nie każdy zawodnik, wiadomo, walcząc tam w jakiejś organizacji, to wszystko osiągnął, więc ja to rozumiem, oczywiście, ja to rozumiem, ale kurwa daj coś z siebie, daj to show, pokaż coś. Takie jest moje zdanie, że friki się rządzą swoimi niestety prawami, jeżeli to nie zrozumiesz tego, no to sorry, ale przyjść zamulać do federacji frikowych to jest niedobry pomysł. Ja dlatego mam szacunek do Michała Pasternaka, bo on jaką walkę dostaje, jaka tam waga, czy na 5 dni przed, czy na 2 miesiące, czy formuła taka, on bierze wszystko, walczy. Jest sportowcem z krwi i kości, jest zawodnikiem, dlatego pełen szacunek dla Pasty. Michał przyszedł do tej federacji, bo wiedział, że nigdzie nie zarobił takich pieniędzy jak właśnie w tych federacjach. A walczył w One Championship, walczył naprawdę z kozakami, nie? Także gdzieś tam pracował, wiadomo, w jakiś tam hurtownik i tak dalej. Więc on nawet będąc czynnym zawodnikiem zawodowym, nie miał takiej jak to nazwać, takiej możliwości, żeby zarobić takich pieniędzy, tak? Więc nawet jak tam już tam pod koniec, powiedzmy, kariery, tak w cudzysłowie, no bo wiadomo, że moim zdaniem on powinien walczyć w takich federacjach jak KSW, no bo kurwa, no nie oszukujmy się, no Michał ma bardzo dobre umiejętności, nie jednego tam w tym KSW mógłby przemielić, ale wiadomo, jest jak jest, nie chcą go, on też nie chce tam iść, więc wiesz, też ma rodzinę, nie ma co się dziwić, bo musi zarabiać, bo nie wyżywisz rodziny tak gdzieś z powietrza. Oczywiście. Słuchaj, jesteśmy przy sportowcach. Ja Kamila Łaszczyka osobiście znam, no lubimy się, robimy wywiady, ale wiem, że ty z nim teraz nadal jakoś ostatnio ostro. Nie lubię tego gościa, bo oglądałem z nim kilka wywiadów i też na ich się właśnie pisałem, że Kamil narzeka na to, że ma tam jakieś pretensje do Mateusza Borka, że ten jakiś tam testów nie zrobił, czy coś takiego. A moje zdanie jest takie, jeżeli przegrywasz walkę, w jego wypadku przegrał walkę z dobrym zawodnikiem i szuka winnych wszędzie, wiesz, tylko nie u siebie, kurwa. A trafił naprawdę na gościa średniej klasy, z którym powinien wygrać. Jego też śledzę troszeczkę, bo od tej walki z Ferrari, to go też trochę śledzę. Widzę, że miał dużo problemów i ze zdrowiem, i inne problemy. Nie był tak dobrze przygotowany. Kurwa, przegrywasz walkę, to powiedz, przyznaj się. A nie, że wiesz, o kurwa, jestem, wiesz, tego, Mateusz taki, bo nie zrobił badań, wiesz. I ciśnie na niego. Nawet gdzieś tam w jakimś wywiadzie słyszałem, że on chciał nawet, wiesz, gdzieś go tam do walki wyzwał. Mateusza Borka. Tak, że gdzieś go tam powiedział, że jak go gdzieś spotka, to gdzieś go tam, wiesz, uderza, bo coś. No kurwa, ludzie. No to już jest za dużo. Dlatego nie lubię tego gościa, nie chcę o nim słyszeć. Wiadomo, kurwa mnie, jak masz, jesteś kozak, też mogę z nim się napierdalać. Nie ma problemu. A jakby nie chciał w formule, ma tylko w innej formule, Kamil? Chodzi ci o boks. Wiesz co, temat jest do przegadania. Robię dużo tego boksu. No miałbym tą przewagę w gabarytach. On na pewno by miał przewagę techniczną. No można by to było oczywiście przedyskutować. Nie mówię, że nie. Nie mówię, że nie. Na pewno się go nie boję, na pewno mnie wkurza ten zawodnik i to, co on pierniczy za przeproszeniem, to po prostu nie mogę tego słuchać. Rozumiem sytuację, rozumiem, o co chodzi. Kamila mam przegadanego. Teraz no, ruszymy temat najbardziej popularnej osoby na YouTubie z Polski, która naprawdę ma milionowe wyświetlenia i tym razem na pięku, chociaż ta osoba, czyli Książulu, powiedział, że nigdy nie zawalczy we frikach. No to wiesz, to jest jego zdanie, nie? Natomiast nie chodzi o walkę z nim, bo tak jak mówisz, no Księżulo dostał tam propozycję walki z Kaiserem i odrzucił, to też tam nie były małe pieniążki.
Natomiast on nie musi walczyć, tak? Ma dobry kanał, tam zarabia dobre pieniądze. O co mi chodziło? Mi chodziło o to, że ktoś we wiadomości prywatnej mi napisał, tylko prosił mnie o to, żeby po prostu... Anonimowość, tak. Tak, żeby po prostu, bo widział, że ja tam ucisłem. Ale to były takie, powiedzmy, takie drobne pociski, nie było coś w stylu tym, jak właśnie później było. No ktoś do mnie napisał, że po prostu po jego wizycie upadł jakiś kebab. No i że dobre chłopaki stracili pracę. No to wiesz, przez dobre chłopaki można różnie to... Różnie to można sformułować, ale ja oczywiście... wiadomo, to jest tak. Jak on gdzieś idzie na przykład do jakiegoś knajpy, do jakiejś powiedzmy knajpy, gdzieś tam gdzie te rurki, tak, były głośne, że lokal upadał, on tam poszedł, zjadł i że on tam przyciągnął ludzi, to działa w ten sposób też, ale też on musi wiedzieć, że to działa też z drugą stronę, jeżeli gdzieś on pójdzie i nie poleci tego kebaba, bo coś w tym dniu akurat było spieprzone, to wtedy to też działa na niekorzyść tej firmy. A to różne rzeczy się mogą zdarzyć, wiesz, na przykład, przykładowo, przywożą mięso, coś tam z tym mięsem jest nie tak, tak, nie wiem, nikt tego na przykład nie zobaczył, czy tam nie sprawdził dobrze, wiesz, to też nie jest ich wina, ale po takim czymś, jak księżulo przychodzi i mówi, że on tego kebaba nie poleci, bo na przykład był surowy czy coś, no to musi się liczyć z tym, że ten zakład, czy jakaś firma zostanie zamknięta. No i tak się to wydarzyło. Napisałem po prostu to, co ktoś mi napisał. No i tyle. Tyle mam do niego. Nie chcę z nim kurwa walki, bo wiem, że taka walka by była bez sensu, bo chłopak nic z nim nie potrafi. Więc na co mi taka walka? Tylko piszę prawdę po prostu, jak to jest czasami. Była też taka sytuacja ostatnio, że zrobili program na temat tych pizz, tak? Kupili sobie jakieś tam pizze i źle po prostu te pizze zrobili. Wsadzili do tego piekarnika, jakiś obieg tam źle w ogóle poustawiali, nie zrobili góra, dół, tylko jakiś tam obieg, spalili te pizze, wiesz, i zrobili degustację i narzekali, kurwa, że te pizze są spalone. I wiesz, dostali duży hejt, dostali hejtem po głowie. No bo później, wiesz, on pisał w ten sposób, że muszą się nauczyć jednak te pizze przygotować. I ja mówię, jeżeli nie masz doświadczenia, nie masz experience, nie jesteś kucharzem, kurwa, nie wypowiadaj się w ten sposób, że coś polecasz czy nie, bo ludzie idą za tobą. Nie każdy ma takie same smaki. O to właśnie chodzi. I to jest cały problem, który ja mam do księżula. Czy można powiedzieć, że księżula to jest nie taka... chcę z nim, mówię od razu, nie chcę z nim walki, bo taka walka to jest nierealne. Tak jak na przykład z Ibrahimowiczem, o Ibrahimowicza to mi chodzi kurwa to, że skurczybyk zabił tego biednego lwa, pojechał sobie na polowanie, zastrzelił go, przywiózł sobie kurwa to wszystko. Było to głośno kiedyś w Szwecji, natomiast chyba żadnej kary nie poniósł. I to mi kurwa taki gościu, wiesz, jeździ sobie, ma kasy, wiesz, ludzi mu się kurwa nie ma co robić, jeździ na te polowania, zabijają te zwierzęta, wiesz, i jeszcze zabił tego lwa, nie? No a ty pewno to jest. A ja właśnie uwielbiam lwy, kocham lwy i nienawidzę tego człowieka i zawsze go będę go cisł do spodu. Nie ma innej opcji. No powiem ci, że marzenia trzeba wierzyć, może kiedyś. Wiesz, kiedyś mówili, ty jesteś pierdolnięty, jak jeszcze robiłem, sorry, że przeklinam, ale to już muszę, bo jak pracowaliśmy tam gdzieś, ty jesteś taki, ty jesteś odklejony, ty nigdy nie zawalczysz fejmu. Już mam chyba 5 walk. Jak ja bym miał słuchać tych ludzi, to ja bym dzisiaj nie miał tej choroszczy. No tak, nie miałbym choroszczy, a tak już mam choroszczy. Także cieszę się bardzo i oby tak. I zdrowie, żeby było, to jest najważniejsze, bo ja mam 51 lat, trenuję, ćwiczę. Nie widać. Ja bym ci dał ze 42. No, max. Dziękuję bardzo, ale to też cały czas się tym poświęcam, bo wiadomo, sportem żyje, człowiek nie pije, nie pali, nie ćpa, idzie sobie gdzieś tam, wierzy, w domu nie może siedzieć, bierzesz ten rower, i nawet jak tej walki nie ma. No to, aktywność cały czas. Tak, cały czas coś trzeba robić. Jak nie bieganie, to rower, jak się robiłem sobie jakieś tarcze, wiesz, staram się cały czas coś robić, żeby się po prostu nie zagubić w życiu, bo wiem, że wkoło mnie czeka dużo takich pokus i wiem, że to jest niebezpieczne, dlatego idę w ten sport, trzymam się tego sportu i już chyba tak do końca życia zostanę. Właśnie mówię, jesteś świetnym przykładem tego, że nie trzeba, nie wiem, mieć jakichś układów, pleców, rodziny, koligacji i tak dalej. Tak. Wszedłeś do freaków po prostu, można powiedzieć... No name, jako no name, człowiek z ulicy, wiesz, nie każdemu to się też podoba.
bo wiele osób tam jest, powiedzmy, z jakichś tam programów, koligacji, wiadomo, z różnych tam. A ja po prostu jestem taki człowiek z ulicy, no i ludzie się dziwią, no jak to taki człowiek, taki debil, taki po prostu, no, odklejeniec i tak dalej, dostał się do fliku. A no właśnie tak. Jesteś sobą, jesteś oryginalny, ludzie lubią takich właśnie, takie osoby w przestrzeni medialnej, które nie powielają schematów, tylko są sobą. Tak, tak samo jak można powiedzieć o Donkasie. Donkasie jest cały czas sobą i jak ty dał ostatnio na Fejmie konferencji? On tą konferencję obronił. On jest cały czas taki sam, nie? I kiedyś miałem na przykład do niego duże pretensje, duże problemy, ale poznałem go. I powiem ci, że ten gość jest cały czas taki sam i on w wielu rzeczach mówi prawdę. Po prostu mówi, kurwa, tak jak jest. Jest dużo kurę w tym świecie. Taka prawda. W świecie influencerów jest dużo na kali. Naprawdę. I on ma rację. To mu muszę przyznać. Tu się zgodzę z tobą w 100%. Przejdźmy dalej. Mamy omówione te tematy. Ten konflikt z Pawłem Jóźwiakiem jest jeszcze u ciebie aktualny, czy już nie? Wiesz co, konflikt z Pawłem Jóźwiakiem to może nie jest, bo to jest za dużo powiedziane. Przed tą walką z Bagietą robiliśmy wywiad, pamiętam, u Mateusza Kamińskiego. No i tam był taki po prostu, zaproponowano mi taką walkę. To też wyszło od słów Pawła Jóźwiaka. No wiadomo, że Paweł Jóźwiak jest tam w tym prime, jakieś tam funkcje pełni. Wiadomo, nie jesteśmy, może powiedzieć, jakimiś kolegami, ale to też nie mamy z nami jakieś tam. Tak szczerze mówię, nie ma między nami jakiegoś konfliktu, natomiast z racji tego, że mamy podobny wiek, podobne może nie umiejętności, ale taką drogę, taką freakową karierę, to można by się było sprawdzić na tej zasadzie, że on na przykład się bił z Najmanem, wygrał raz z nim przegrał, na przykład bił się z Murańskim, też raz z nim wygrał, raz przegrał i teraz fajnie by było, jakbyśmy się sprawdzili, jak to by było na tle w ogóle tych starszych free fighterów, nie? Dlatego byłbym ciekawy tej walki i na pewno coś tam ostatnio na mnie mówił, więc też nie ma problemu, jeżeli dostałbym dobrą ofertę, biorę go i nie zastanawiam się. Kwestia tego, żeby się dobrze przygotować, wiadomo, gdzieś iść do lasu, rozwalić jakieś drzewo, oczywiście w cudzysłowie, gdzieś tam trening zrobić. I wiadomo, że trzeba się do takich pojedynków przygotować odpowiednio, zrobić jakieś show, bo o to w tym wszystkim chodzi. No właśnie, ostatnio na Facebooku twoim oglądałem, że trenowałeś podobnie do tego, bo tą powalił filar z betonu, a ty waliłeś mocno w drzewo. Ja waliłem mocno w drzewo, no ale no wiesz, no, to też było na zasadzie właśnie takiego show, żeby pokazać, że po prostu no, jest twarda łapa, jest czerwony smog zawsze tu za nazwą, także musi się, jeżeli Paweł by się zgodził kiedyś na taką walkę, to musi się obawiać, no bo najlepszy jego showman w jego federacji został ciężko pokarany. Turniej Fejmu, kogo typujesz z tej ósemki na zwycięstwo całego turnieju? Chyba Tomek Zadymawa, tak? Tak. Także mi się wydaje, że tak, Tomek jest chyba najmocniejszy z tych wszystkich. Tylko nie wiem jak u niego, bo to jest chyba w MMA, więc nie wiem jak u niego z parterem, ale wiem, że... Matadoreska trenuje tam, gdzie ty teraz. Właśnie i dlatego wiem jak Tomek dobrze przygotowuje, także wydaje mi się, że po tych przygotowaniach, jeżeli to będzie Tomka, to na pewno rozpierniczy tam każdego i oczywiście kibicuję jemu. Wszystkim też oczywiście, wszystkich też zapraszam na Stadion Narodowy, wykupujcie bilety, bo będzie naprawdę masakra. Uważasz, że ta walka wieczoru w boksie Donkasia Adamek jest godna main eventu, czy raczej powinna być to walka w MMA jakichś dwóch po prostu znanych ludzi z Fejmu? Wiesz co, tu akurat podzielam zdanie Marcina Neumana. Nikogo moim zdaniem nie interesuje walki Neumana w dużych rękawicach. Uważam, że te walki powinny być stoczone w małych rękawicach i wtedy te walki, można by było powiedzieć, były wiele ciekawsze, bo wiadomo, mała rękawica, jedno uderzenie, fajny knockout, a tu będzie, wiesz, tu będzie takie badanie się. Wiadomo, że Adamek jest faworytem, no bo jednak... A jeszcze tam zła krew jest między nimi teraz, po tej konferencji. Tak, ale nie wiadomo, jak to wpłynie na Adamka, nie? Bo, no wiesz, no, tak jak mówisz, no, kasę jest dobry w wchodzeniu do głowy. Tu widzę, fajnie wszedł do głowy Adamkowi. Widziałem, że Adamek po tej konferencji, no, był wkurzony, był, bo to było widać. A jak to będzie w ringu wyglądać? No ja uważam, że i tak Adamek doświadczeniem po prostu wygra ten pojedynek, ale młodość tutaj jest po stronie Kasusza i też może być różnie, natomiast uważam, że jednak niespodzianki nie będzie i Adamek tę walkę wygra.
Rozumiem o co chodzi. Diablo Włodarczyk w MMA trenuje u Mirosława Opnińskiego. Jak uważasz, Diablo sprawdzi się w MMA tak samo jak sprawdza się bardzo dobrze w pięściarstwie? Ciężko powiedzieć, bo jednak ci bokserzy jednak mają ciężko się na nowo zaadaptować w tej formule MMA. Już było kilku takich zawodników, weź na przykład Artura Szpilkę, któremu to różnie wychodzi. Zobaczymy. On się bije z paszą, tak? Tak. Z paszą biceps. Akurat tą walkę raczej powinien wygrać, bo to jednak wydaje mi się, że po tych przygotowaniach u Mirka, no to będzie dobrze przygotowany na pewno, bo też znam warsztat Mirosława i wiem, że on bardzo dobry jest w tych przygotowaniach takich początkujących zawodników, jeśli chodzi o MMA, tak? On umie dobrze przygotować. Wiadomo, boks, no to wiadomo, no skille high level, więc też moim zdaniem ta walka będzie raczej na korzyść Diablo. No, ale MMA, wiadomo, tu już jest MMA walka, więc jest ciekawsza dla kibiców, dla wszystkich, więc też różnie może być. Tak jest. Jeszcze jedno pytanie odnośnie Fejmu. Jak uważasz, Fejm zatrudnił Tomasza Święcińskiego? Czy jest to dobre dla Freak Fightów, czy nie, że taka osoba po prostu pojawiła się w przestrzeni Freak Fightowej, no a wiemy jaką miał przeszłość i czym sobie przeskrobał? Znaczy powiem Ci tak, nie znam jego przeszłości, za bardzo go nie śledzę, tego zawodnika, wiem, że to jakiś aktor, tak? Tak. Coś tam słyszałem na jego temat, no ale wiesz, nie znam szczegółów, nie wiem, tu nie chcę się wypowiadać, bo też po prostu nie znam go. Natomiast wygrał tą pierwszą walkę Z tym ciosem. Z ciosem. Z najlepszym zawodnikiem 7-7. W cudzysłowie. Natomiast pewnie miał jakiś kontrakt dłuższy i może z tego wynika, że następną walkę dostał. A tak szczerze powiedziawszy, no nie znam gościa, nie chcę o nim gadać, bo ciężko, a wiesz tam na... Nie będę kogoś tam pomawiał albo tam gadał o nim na podstawie jakichś tam filmików czy tam kogoś, bo ja po prostu nie znam tego gościa, więc nie chcę się po prostu na jego temat wypowiadać. Daro, widzimy Twoją koszulkę darolew.com, jest sklep, co możemy na nim kupić, co możemy na nim dostać? Wiesz co, ten sklep akurat już nie działa, będą nowe koszulki za niedługo. Powolutku, dajcie mi się rozkręcić. Na razie, tak jak mówię, jestem skoncentrowany teraz na budowie mojej Choroszczy. A później, jeżeli już będzie już jakaś propozycja, będzie propozycja walki, wtedy ruszę z tymi wszystkimi takimi promocyjnymi rzeczami. Także powolutku, jak to się mówi, a do celu. A jak Twój kanał na YouTubie? Na razie się kręci, nic tam takiego ciekawego się nie dzieje. Robię tak, żeby po prostu było jakieś zainteresowanie. No dzisiaj wrzuciłem jakiś tam filmik, jakąś sondę robiłem w Wózku Zdroju. Temat oczywiście friki, więc serdecznie zapraszam na kanał Darolew. Tam już filmik hula. Chodźcie też na moją Wiksę, czyli pioseneczkę. Groźna Wiksa, czyli pioseneczka, do której wchodziłem do walki z Bagietą. Także serdecznie zapraszam. Można posłuchać, guzik w tle jest tam, także guzika trzeba oczywiście na każdym kroku cisnąć do spodu i nie ma litości dla niego. Będzie cały czas ten rozwój w muzyce tak samo jak jest we freakach, czy raczej skupisz się, jak wrócić do klatki, tylko na urywaniu głowy? Właśnie to jest to, że jeżeli jak człowiek na przykład nie ma walki, to chce się skupić na wszystkim, co jest, wiesz, dostępne, nie? Oczywiście tak, to nie jest żadna kariera, no wiesz, to są bardziej takie... Ale zasięgi są. Takie disy, powiedzmy, nie, na kogoś, żeby było śmieszne, żeby jakiś show zrobić, żeby było zainteresowanie, żeby można było coś gadać na tych konferencjach, bo jest tych tematów, wiadomo, także... No, dla mnie na przykład wielkim łachem jest Tańcula, gdzie po prostu śpiewać gość nie umie, a wiesz, a kurwa robi z siebie piosenkarza, moim zdaniem straszny łak z niego i tyle. Oczywiście no offense, żeby to, ja mówię tak jak po prostu ja mam uczucia, no innym się to może podobać, ja nie mówię, że mają go nie oglądać, nie? Ale mi się to kurwa nie podoba. Dla mnie niech on lepiej nie śpiewa, bo piosenkarzem na pewno nie zostanie, a Freak Fighterem jest coraz gorszym, także ja też oczywiście mogę go sprawdzić. Jak już przegra z Zalanem, bo na pewno przegra. No to powiem Ci, taka walka byłaby na pewno ciekawa, tu dużo postaci poruszyłeś z tego uniwersum. Ładne nazwisko by było do kolekcji, no bo wiesz, u mnie są takie ważne postacie, jeśli chodzi, wiesz, jest Diz,
jest Bagieta, jest Ludwiczek, jest Haras. A ty z Koseckim czasem nie miałeś tego, ten z Jakubem Koseckim, ktoś tam kiedyś na ich sieć, czy z Rzeźniczakiem? Nie, 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 ja nie, nie, z Koseckim jakoś tak, Kosecki jakoś do mnie podchodzi grzecznie, bo wie, że też byłby kraszet, także jesteśmy nas taki spokojnej. Tak, jest spokój między nami, także, no, nawet go lubię, można powiedzieć, że to chyba jedyny piłkarz, którego lubię, poza oczywiście Nottingham Forest, nie? No bo Nottingham Forest, to wiadomo, to jest mój klub, także, no, Kosecki powiedzmy, że jest okej. Okay. A masz jakąś taką postać świata Free Fighter lub postacie, z którymi nawiązałeś przyjaźń, koleżeństwo, z którymi trzymasz bardzo dobry kontakt? Wiesz co, my się trzymiemy dobrze z EBEB, czyli z całym teamem EBEB, czyli Michał Pasternak, Piotr Lizakowski, wiadomo, tam chłopaki z klubu od Mirka, jeszcze tam na Śląsku, także no jest dużo takich stricte takich, wiesz, to ten świat to jest taki, że dużo ludzi mówi, że tam są jakieś układy albo coś. No, słuchajcie, w moim wypadku tak nie jest. Ja wolę tak troszeczkę daleko od tego wszystkiego, bo ja tam chcę się z nimi napierdalać, a nie przyjaźń z nimi. Wiesz, o co chodzi? Tak jest. No, tworzymy ten team EBEB, mamy ten swój jakiś tam świat, trzymiemy się razem, wiadomo, ale jakby gdyby mi nawet zaproponowali Piotra Lizaka, też bym, znaczy tego, no dobrze mówię, Piotr Lizakowski, to też bym się z nim napierdalał, bo to wiesz, to chodzi o, wiadomo, że to już by nie było jakieś tam, że na tej zasadzie, że kurwa, byś zajebny, tylko po prostu wiesz, rywalizacja często taka sportowa, nie? No bo się znamy, tak? A wiesz, inni, no to wiesz, no lubię Ferrariego, lubię tam paru chłopaków, no ale wiesz, o co chodzi. Walki we freakach, to są po prostu walki, trzeba dawać show. I trzeba czuć jakąś tam, no bo kurwa, ja nie mogę z kimś się na przykład bić, kogo lubię, no bo to wtedy nie wyjdzie. Ja muszę czuć właśnie taką agresję, tak jak na przykład do Guzika za to, co mówi i tak dalej. No jego muszę wyjaśnić, bo on po prostu na to zasługuje. Z nim trzeba cisnąć po prostu do spodu. No i życzę ci, żeby do tej walki doszło, Daro. Dziękuję. Bardzo sympatyczny wywiad. Ostatnie słowa dzisiaj do widzów kanału Za Ciosem. No to nic, oglądajcie oczywiście tu kanał Za Ciosem, polecam wszystkim, co, no widzimy się, słuchajcie, na Narodowym, ja tam oczywiście będę, wiadomo, jako gość, ale serdecznie wszystkich zapraszam, 31 sierpnia, mam nadzieję, że się tam widzimy, wykupujcie bilety i co, będzie groźnie, także powodzenia dla Was, trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki wielkie. Dzięki. Pozdróweczki. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl